Dzień dobry Państwu. Chciałbym końcem września przypomnieć o istnieniu bardzo niezwykłego tworu, jakim była Rzeczpospolita Włodawska. Sama Włodawa pewnie w większości się z niczym nie kojarzy, ewentualnie z komunikatami, jak to na Bugu przybyło 5 albo ubyło 2. Natomiast między 22 a 30 września 1939 roku zaistniał tam taki twór militarno-polityczny, można nawet szumnie powiedzieć, Rzeczpospolita Włodawska. Co było takiego wyjątkowego? Sama Włodawa już ma bardzo niecodzienną kartę w historii wrześniowej, ponieważ jest jednym z 3 miast odbitych przez Wojsko Polskie. A w tej trójce jest Łowicz, odbity w ramach bitwy nad Bzurą. Janów Lubelski, który był odbity nie do końca, bo tam Niemcy obronili się akurat w budynku więzienia. A w odbijaniu Janowa Lubelskiego poniekąd również uczestniczyli żołnierze generała Kleberga. Rzeczpospolita Włodawska. To określenie pojawiło się na łamach prasy w latach 60. XX wieku. Początkowo tylko na Lubelszczyźnie, a następnie poniekąd na fali dobrej pasy, jaką mieli Kleberczycy i generał Kleberg, jako jedyny dowódca wrześniowy, który nie przegrał żadnej bitwy, zyskało to określenie zasięg ogólnopolski. Żeby tak naprawdę zrozumieć fenomen Rzeczpospolitej Włodawskiej, należałoby się cofnąć do pierwszych dni kampanii wrześniowej. Pierwsze dni kampanii wrześniowej, czyli wojna obronna, bitwa graniczna. Po 6 dniach walki Niemcy przebijają się przez naszą obronę, podchodzą pod Warszawę. Naczelne dowództwo przenosi się z Warszawy do Brześcia, czyli do siedziby 9 Okręgu Korpusu. Okręgu, który obejmował bagna pińskie, najogólniej mówiąc, i którego dowódcą był generał Franciszek Kleberg. W tym Brześciu mają miejsce 2 rozkazy, które niejako zatwierdzają stan i tak istniejący, mianowicie przewidują utworzenie 2 frontów, południowego i północnego. Południowy miał się opierać na linii Sanu i Wisły, północny optymistycznie zakładał Narew, w praktyce bardzo szybko znalazł się na linii Wieprza, między Brześciem a Kockiem miał przebiegać mniej więcej. Działania wojenne wymusiły też ad hoc powstanie jeszcze jednego frontu. Ten południowy został skrócony, natomiast powstał front środkowy na linii Wisły, który miała obsadzać formowana dopiero przez Tadeusza Piskora Armia Lublin. A dość istotną rolę w stabilizacji całości miało obejmować tutaj Polesie. Polesie i oddziały Franciszka Kleberga miały zabezpieczyć szczególnie front północny przed manewrem oskrzydlającym, a sprzyjać temu miało ukształtowanie terenu, duża ilość błot, bagien, etc. Franciszek Kleberg w II RP nie był postacią zbyt popularną w kręgach wojskowych. Był skonfliktowany z kilkoma dowódcami. Dlatego też ten 9 Okręg Korpusu był dla niego troszeczkę miejscem zesłania. Natomiast był to dowódca bardzo dobry, o czym może świadczyć to, że w momencie, kiedy zarządzono próbną mobilizację 10 dni przed wybuchem wojny, to właśnie 9 Okręg Korpusu jako jedyny w pełni wykonał założenia mobilizacyjne i wysłał rekruta do jednostek frontowych. W momencie, kiedy generał Kleberg dostaje rozkazy sformowania grupy operacyjnej po lesie, dysponuje żołnierzem drugiego rzutu. I to jest już kolejna ciekawostka, mianowicie formowanie pierwszego rzutu opierało się na dostarczeniu rekruta rdzennie polskiego, więc drugi rzut to był rekrut z małżeństw mieszanych,
To byli częściowo rodziny polsko-ukraińskie, osoby pochodzenia również niemieckiego lub typowi Poloszucy. I to wojsko jakby drugiego rzutu, które formalnie było uznawane za żołnierza niepewnego, to wojsko z generałem Klebergiem przeszło cały wrześniowy szlak i nie przegrało żadnej bitwy. Jakie jednostki miały się znaleźć w formującym się ugrupowaniu? Trzy duże ugrupowania. Brześć, czyli właściwie obsada twierdzy brzeskiej, która w dużej mierze nie zdążyła do Kleberga, to znaczy uczestniczyli w obronie twierdzy. Część z tych żołnierzy później dołączyła do grupy operacyjnej po lesie, natomiast część wylądowała właśnie pod Janowem Lubelskim. Ugrupowanie Kobryń, dowódca pułkownik Adam Epler, do tej postaci będziemy jeszcze wracać. Jego wspomnienia wydane w 1942 roku w Tel Awiwie, bo tam doprowadził go przez Związek Radziecki szlak bojowy, są jakby jednym z ważniejszych źródeł istnienia Rzeczpospolitej Włodawskiej. No i ugrupowanie Drohiczyn-Poleski, odwód, zgrupowanie Kopu i zgrupowanie Marynarki Wojennej Flotylli Pińskiej. Siły te zostały wzmocnione 17 września jeszcze przez część Podlaskiej Brygady Kawalerii generała Ludwika Kmicic-Skrzyńskiego. Uzbrojenie tych sił to też był dość skomplikowany manewr. One oczywiście zostały wyposażone w broń z Arsenału Rzeczypospolitej, czyli z składnicy wojskowej w Dęblinie, natomiast ta składnica miała tylko jedno połączenie kolejowe, które Niemcy na dzień dobry zbombardowali, więc za bardzo tej broni nie było jak wydobyć. Więc broń dla Kleberczyków została dowieziona autobusami komunikacji warszawskiej. Warszawa już miała w drugiej RP coś na kształt MPK i jakby cały właściwie tabor warszawski został skierowany do Dęblina, a później przez Brześć właśnie w celu dostarczenia uzbrojenia dla formującej się grupy operacyjnej. Tego uzbrojenia przewiezionego autobusami w zupełności wystarczyło dla wszystkich formowanych jednostek. Grupa operacyjna po lesie miała być jednostką osłonową. Miała tylko blokować natarcie niemieckie z kierunku północnego. Jak to, że tak powiem, w dyrektywie było, bronić na błotach poleskich, wykorzystując przeszkody wodne. Natomiast jakby już w momencie, kiedy nastąpił dzień 17 września i agresja bolszewicka, ten rozkaz nie miał większego sensu, tym bardziej, że dyrektywa naczelnego wodza nakazywała wycofywanie się na południe, na tak zwane przedmoście rumuńskie. Przy czym generał Kleberg zdecydował się jednak chwilę powalczyć z Niemcami. Walki trwały między 17 a 19 września. Myślę, że było to poniekąd działanie propagandowe i psychologiczne. Mianowicie chodziło o to, żeby temu żołnierzowi świeżo zmobilizowanemu dać okazję walki i też sprawdzić go w tej walce, a nie zaczynać jego szlak bojowy od odwrotu w bardzo ciężkim terenie. Już. W dniach 17-19 września, właśnie jeszcze na Polesiu, Kleberg decyduje, że należy się jednak wycofać zgodnie z rozkazem naczelnego wodza ku południu, ku tak zwanemu przedmościu rumuńskiemu. Są wyznaczone punkty koncentracji. Natomiast tutaj już w drodze marszu do tych punktów koncentracji na pograniczu Polesia i Wołynia już mają miejsce ataki dywersantów radzieckich, czyli ukraińskich. Tutaj też trzeba zaznaczyć, że podczas przemarszu służbę wartowniczą pełniły kolejno plutony, co w praktyce sprowadzało się do tego, że co trzeci dzień każdy pluton po całodniowym marszu czekała jeszcze nieprzespana noc na służbie wartowniczej i kolejny dzień całodniowego marszu. A noclegi miały miejsce przeważnie w wiejskich stodołach. Co się tymczasem działo na Lubelszczyźnie?
Lubelszczyzna w planie Z, w planie wojny z Niemcami miała pełnić rolę głębokiego zaplecza. Tymczasem już 5 września pojawiają się tam, pojawia się w Lublinie cały korpus dyplomatyczny, pojawia się fala uciekinierów, duża liczba wojskowych, szczególnie oficerów rezerwy, którzy szukają przydziałów. No i do tego pojawia się problem zabezpieczenia mostów na Wiśle i zabezpieczenia dwóch głównych składnic uzbrojenia, czyli wspomnianego już Dęblina i Kraśnika. Zaczyna się formułować Armia Lublin i w tym momencie województwo lubelskie z roli głębokiego zaplecza przechodzi jakby na pełny teatr działań wojennych. No a co z samym powiatem włodawskim? No powiat włodawski w II RP był największym co do zasięgu terytorialnego i najmniejszym pod względem zaludnienia. I o ile również w planie tutaj wojny z Niemcami miał odgrywać rolę głębokiego zaplecza, to o tyle był uwzględniony w planie W, czyli w planie Wschód. I o ile jakby administracyjnie on należał do województwa lubelskiego, to w podziałach terytorialnych wojskowych już należał do komendy właśnie generała Kleberga, do 9 Okresu Korpusu. Głównie z tej przyczyny, że dwa mosty na Odbugu, drogowy i kolejowy na wysokości Orchówka, teren bardzo podobny do terenu Polesia, no i ogólnie też bliskość rejonu Brześcia, to wszystko miało powodować to, że Włodawa w razie wojny z Rosją będzie rejonem koncentracji dużych sił polskich. Jak się zaczęła wojna dla Włodawy? 3 września to jest bombardowanie mostów na Bugu. Kolejny nalot 12 września, dużo bardziej cięższy dla infrastruktury miejskiej. No też 16 na 17 września polscy saperzy zniszczyli most drogowy. 18 września funkcjonujący ośrodek zapasowy we Włodawie dostał rozkaz ewakuacji w kierunku Lubomla. No i jest jeszcze taki ciekawy epizod 16 września, mianowicie brygada bombowa 15 Dywizjonu, bo też całe lotnictwo bombowe zostało skoncentrowane na terenie Lubelszczyzny. Ta brygada bombowa, to brzmi szumnie, ale to były zaledwie 3 samoloty, ale aż łosie. Więc owe 3 łosie dokonały bombardowania podchodzących pod Włodawę sił z niemieckich z 3 Dywizji Pancernej i 20 Dywizji Piechoty Zmotoryzowanej, które wchodziły w skład 19 Korpusu dowodzonego przez generała Guderiana. Z ciekawostek, 17-19 września następuje próba odbicia Włodawy przez 33 i 41 Dywizję Piechoty, no właściwie były Dywizje Piechoty Rezerwowe. Natomiast kolejną jest ciekawostką jest taka rzecz, że przy 41 Dywizji Piechoty oddziały kawalerii formowało 2 ludzi. Major Jan Włodarkiewicz i uwaga, rotmistrz Pilecki. Ten rotmistrz Pilecki, który, że tak powiem, później podczas całej II wojny światowej wielokrotnie się zasłużył i zabłysnął, mówiąc popularnie. Oni uczestniczyli w szturmie na Włodawę. Przy czym już 17 września jakby decydują o tym, że nie będą przebijać się na południe, tylko oddział zostanie rozpuszczony i Włodarkiewicz i Pilecki przedarli się z powrotem do Warszawy, zaczynając służbę konspiracyjną. Ale jakby na to nie patrzeć, taka postać jak rotmistrz Pilecki o Włodawę, o historię tego miasteczka się otarła. Wracając do Kleberga. 21 września oddziały niemieckie odchodzą z Włodawy, a między 20 a 22 września Kleberg jeszcze rozważa aż 3 opcje marszu. Każdy zakłada marsz w kierunku południowym, ale opcje są dość różne. Ogólnie poniekąd idąc za myślą strategiczną planu Wschód, Kleberg decyduje, że Włodawa posłuży jako ośrodek koncentracji jego wojsk.
i posłuży przekształceniu grupy operacyjnej po lesie posłuży do dostosowania jej do walk manewrowych. Zakładało to pozbycie się ciężkiego sprzętu, zreorganizowanie jednostek, utworzenie dużych związków bojowych w miarę samodzielnych. No i też dodatkowym plusem był taki, że oni już, generał Kleberg i polscy wojskowi ogólnie spodziewali się, że gdzieś właśnie na terenie Lubelszczyzny zaistnieje linia demarkacyjna między jednostkami radzieckimi, które również bardzo szybko posuwały się na zachód, a niemieckimi. I wykorzystując tę linię demarkacyjną, będzie można się w miarę bez napotykania jednostek przeciwnika posuwać się w kierunku Warszawy. Warszawa była nowym celem dla grupy i ciężko powiedzieć, skąd ona się w tym wszystkim wzięła. To znaczy, na pewno była to jawna rezygnacja z zaleceń dowództwa, które zakładało się przebijanie, nakazywało przebijanie się w kierunku na Rumunię i Węgry. Nie wiem, na ile Kleberg mógł zakładać, że oni realnie dotrą do Warszawy i wezmą, ten żołnierz będzie się liczył w rozgrywce strategicznej. Być może ta Warszawa była tylko celem propagandowym, ale po drodze do Warszawy był Dęblin, więc znowu zaopatrzenie się tego wojska w broń, w amunicję. I tutaj taka ciekawostka i mocna gdybadologia, ponieważ gdyby Kleberg dotarł do tego Dęblina i uzbroił się, to jedynym logicznym miejscem przemarszu zaś w Górach Świętokrzyskich na bank zetknąłby się z szalonym majorem, jak oni Niemcy mawiali, czyli z Hubalem. I wtedy historia wrześniowego oporu mogłaby się zupełnie inaczej napisać. Wracając, Kleberg decyduje o uchwyceniu przedmościa włodawskiego, maszeruje przez Szack, tam stacza bardzo poważną bitwę z doborową jednostką radziecką. Tam też dowiaduje się, że niedaleko niego operuje generał Podchorski. To była dywizja kawalerii Zaza, która z kolei już podchodziła pod Lublin, uchwyciła przyczółki na Wieprzu. No i planowała jakby przerzucić się na drugą stronę Wieprza i kierować marsz w kierunku południowym. Oni nawiązali kontakt z Klebergiem i tutaj generał Podchorski też pięknie opracowane wspomnienia, wydane dokumenty są tutaj dużym źródłem do działań, do ostatnich dni SGO po lesie. No i też w tym momencie, kiedy oni już maszerowali na Szack, już było wiadomo, że gdzieś w okolicach Włodawy zbiera się duże zgrupowanie wojsk. To się okazało być dywizją piechoty, późniejszą 50. dywizją piechoty pułkownika Brzozy Brzeziny. To była jednostka, która zbierała się w Małorycie. W Małorycie też istniał skład amunicji artyleryjskiej. Tam spływali wszelkiego rodzaju uciekinierzy, więc nie było to jakby wojsko o jakimś wybitnym morale, to byli żołnierze uciekających, rozbitych jednostek, ale jednak to był żołnierz, który w tej ucieczce się zatrzymał, chciał się bić. Kleberg tą jednostkę też wzmocnił i kawalerią, i artylerią, i ona jakby dość dobrze później stawała w czasie dalszych walk. Decyzje o uchwyceniu przedmościa włodawskiego zapadły właściwie niezależnie w sztabie Brzozy Brzeziny i w sztabie Kleberga. I tutaj jakby od strony Brzozy wykonywali dowodzący podówczas kompanią piechoty zmotoryzowanej kapitan Piorunkiewicz, do którego postaci jeszcze wrócimy, i kapitan Miodoński, który będzie miał jakby duże zasługi też w istnieniu Rzeczpospolitej Włodawskiej. A generał Kleberg wyznaczył do tego zadania Podlaską Brygadę Kawalerii, która miała opanować nieudanie wysadzony most kolejowy na wysokości Orchówka i podejść do Włodawy od strony południowej.
Początki państwa włodawskiego miały charakter stricte wojskowy. 24 września kapitan Miodoński zorganizował we Włodawie komendę garnizonu, która miała za zadanie tutaj gromadzić poszczególne grupki żołnierzy w koszarach artyleryjskich, ponieważ Włodawa to również miejsce 9 Pułku Artylerii Ciężkiej, miejsce stacjonowania w 2 RP. Początkowo kapitan Miodoński i komenda garnizonu tutaj pracowała samodzielnie, ale już wiadomo, że bardzo szybko zaczęła współdziałać z władzami miejskimi. Kapitan Miodoński tak opisał tamte chwile. Dzień ten szedł na zorganizowanie administracji cywilnej polskiej, na skonfiskowaniu broni będącej w posiadaniu ludności cywilnej, zwłaszcza ukraińskiej. Cały dzień 25 września to właśnie zwożenie zapasów z Małoryty, tutaj właśnie głównie amunicja artyleryjska, a z kolei w wspomnianych już koszarach uruchomiono piekarnie. Do miasta spływały rozmaite też jednostki, m.in. kompania forteczna, która została w mieście po odejściu generała Kleberga i kompania spieszonych lotników w liczbie około 70. Do lotnictwa jeszcze wrócimy, a póki co jakby trzon Rzeczpospolitej Włodawskiej, czyli dwa aspekty. Po pierwsze miejsce, w którym tak de facto powstała samodzielna grupa operacyjna, bo 27 września podwłodawski Adampol, narada sztabu grupy operacyjnej po lesie. I tutaj ma miejsce słynny rozkaz generała Kleberga, potwierdzający już faktycznie działania kapitana Miodońskiego i zarządzający ustanowienie we Włodawie władz cywilno-administracyjnych. Tutaj trzeba jeszcze, zanim ten rozkaz zacytuję, chciałem powiedzieć, że Kleberg ogólnie miał takowe tendencje, żeby na odbijanych przez siebie miejscowościach przywracać tę administrację polską. Podobna sytuacja miała miejsce, aczkolwiek bardzo szybko, w Szacku, który Polacy odbili i opuścili. Cytat rozkazu generała Kleberga. Mianuję komisarzem cywilnym wojewodę Michała Gnoińskiego, zastępcą komisarza cywilnego urzędnika państwowego Wacława Kowalewicza Kowalewskiego. Starostą powiatu włodawskiego mianuje Tadeusza Szabłowskiego, zastępcą starosty Stanisława Jurzyka. Legalnie wybranego burmistrza Włodawy, Aleksandra Bera, usuniętego z tego urzędu przez wojska niemieckie, powołuje do objęcia przynależnego mu urzędu. I tak dalej, i tak dalej. Następują mianowania komendanta Straży Obywatelskiego, wiceburmistrza i jeszcze kilkunastu oficjeli. Natomiast tutaj znów wracamy do cytatu. Szczególną uwagę przywiązuje i kładę nacisk na zorganizowanie następujących działów służby. Bezpieczeństwo, aprowizacja ludności miejscowej i opieka nad uchodźcami, rozpoczęcie odbudowy spalonej przez nieprzyjaciela części miasta, uruchomienie handlu w tych działach, które mogą zaopatrzyć się w towar z miejscowych zasobów i uporządkowanie miasta i naprawa dróg. Także w ten sposób zostały sprecyzowane cele, środki. Rozkaz uruchomił administrację i dał ludności cywilnej cząstkę normalnego życia w trakcie trwania wojny. Ja natomiast prowadząc rozmaite wywiady w samej Włodawie, natknąłem się również na informację, że w tym okresie dzieci na 2 dni poszły do szkoły. Jest to informacja jakby niepotwierdzona, bo jak wiadomo, źródło historyczne musi być potwierdzone z dwóch niezależnych źródeł, a to było jakby wspomnienie tylko jednego człowieka, natomiast taka ciekawostka. Reorganizacja oddziałów. Włodawa do tych celów się nadawała wyśmienicie, gdyż Bóg osłaniał z jednej strony, lasy parczewskie z drugiej strony. Po wzmocnieniu grupy i ukończeniu procesu reorganizacji właśnie powstała samodzielna grupa operacyjna po lesie, która miała być związkiem manewrowym, gotowym również do działań partyzanckich. 4 wielkie zgrupowania bojowe. 50. Dywizja Piechoty, wspomniany pułkownik Brzoza Brzezina,
60. Dywizja Piechoty, pułkownik Epler, Dywizja Kawalerii Zaza i generał Podchorski i Podlaska Brygada Kawalerii generał Kmicic-Skrzyński. I one były jeszcze dodatkowo wzmocnione oddziałami dyspozycyjnymi grupy, między innymi lotnictwem rozpoznawczym, i tutaj wraca nam nazwisko kapitana Piorunkiewicza, 13. Eskadra Rozpoznawcza. Też ciekawostką jest, że grupa generała Kleberga zawierała właściwie wszystkie siły zbrojne II RP, ponieważ posiadała również w swoich siłach kompanię marynarzy. Tutaj też taka ciekawostka, że owa kompania marynarzy miała ten problem z wyposażeniem, że nie mieli ani jednej saperki, więc czym tu się okopać. Ale byli i byli całkiem, że tak powiem, mocną jednostką bojową, co późniejsze walki udowodniły. Skład grupy wynosił około 10 500 żołnierzy piechoty i prawie 9 000 kawalerzystów. Razem około 19 000, to później jeszcze zostało wzmocnione, ale to jakby nie należy do samej historii Rzeczpospolitej Włodawskiej. Natomiast te dane mniej więcej zgadzają się z komunikatem Wehrmachtu, który po bitwie pod Kockiem pisał o wziętych do niewoli 16 860 żołnierzach. Samodzielna grupa operacyjna po lesie, jakby zwieńczeniem procesu reorganizacji, była zmiana nazwy grupy i zmiany też funkcji ich dowódcy, ponieważ nie istniał już korpus, nie istniał już okręg korpusu numer 9, nie istniała grupa operacyjna po lesie. Zresztą Kleberg też zaczął inaczej się w tym momencie podpisywać. Od 27 września podpisuje się jako SGO po lesie. Jest tylko jeden wyjątek na korespondencję z generałem Podchorskim. Tu trzeba jeszcze zaznaczyć, że w Wojsku Polskim zasadniczo taki twór jak samodzielna grupa operacyjna nie istniał. Znaczy rozważano tworzenie samodzielnych grup operacyjnych jako małych, mobilnych związków bojowych, które miały funkcjonować w miejscu, gdzie nie wystarczałaby zwykła dywizja, a nie byłoby potrzeby angażowania całej armii. I być może jakby do tej myśli teoretycznej sięgnął tutaj generał Kleberg. Z drugiej strony też być może chodziło o to, zarówno w jego tytulaturze jako dowódcy, jak i w nazwie grupy, żeby podkreślić wyjątkowość tej jednostki, ponieważ była to jedyna jednostka, która nie cofała się, nie odchodziła na południe, szła na pomoc broniącej się stolicy. To miało niewątpliwie bardzo duży wpływ na żołnierskie morale. Cóż jeszcze dodać? Szła na pomoc stolicy, przy czym stolica 28 września już miała kapitulować. Ta decyzja o kapitulacji dotarła do generała Kleberga. Mianowicie dotarła do generała Kleberga 28 września. Bosman obsługujący radiostację w urzędzie pocztowym we Włodawie z nasłuchu wychwycił komunikat dowódcy Armii Warszawa generała Romla o kapitulacji, ale Kleberg zdecydował, że tej depeszy nie było, na takie wiadomości zawsze jest czas, po czym zarządził nieujawnianie jej treści. Treść została ujawniona między 29 a 30 września. Być może Kleberg obawiał się, że ta wiadomość i tak się rozejdzie, a być może jakby zorientował się, że morale jego żołnierzy jest na tyle wysokie, że taki cel jak składnica wojskowa w Dęblinie będzie wystarczającym jakby dla żołnierza. Cóż jeszcze? Wspomniałem o kapitanie Piorunkiewiczu, więc że warto rzec, że Rzeczpospolita Włodawska i samodzielna grupa operacyjna miała swoją 13. Eskadrę Rozpoznawczą. Wszystko zaczęło się właśnie od porucznika pilota Edmunda Piorunkiewicza, który zgłosił się do zgrupowania Brzoza
i wykorzystując jakby możliwości techniczne rzutu naziemnego eskadry, formułuje. Kompanie formuje. Kompanie piechoty zmotoryzowanej, 3 plutony, grupa saperów, grupa transportowo-łącznościowa i z tą kompanią proponuje pułkownikowi Brzozie wykonanie rozpoznania sytuacji we Włodawie, a już po zajęciu Włodawy ludność miejscowa poinformowała o miejscu ukrycia kilku częściowo zniszczonych samolotów i one weszły właśnie w skład odrodzonej 13 Eskadry Rozpoznawczej. Tutaj myślę, że warto wymienić. Służyli następujący oficerowie. Porucznik rezerwy Józef Wodnicki, porucznik Kazimierz Jarzyna, podporucznik rezerwy Konstanty Mikołaj Józef Radziwiłł czy starszy sierżant Józef Trautmann. Porucznik Pionkiewicz wykonywał loty rozpoznawczo-obserwacyjne, które bardzo często przekształcały się w loty bojowe. Loty wykonywał na samolocie typu RWD-2. Co do tych lotów bojowych, on za całe uzbrojenie miał jakby pistolet maszynowy plus wiązki granatów. Za osłonę miał CKM-y, grupy i później jeszcze to jedno ich jedyne działko przeciwlotnicze. Samolot bardzo często wracał postrzelany z tych misji, czy obserwacyjnych, czy łącznikowych. Był łatany przy użyciu płótna dostarczanego przez gospodynie wiejskie, przez ludność miejscową. A na dodatek pechowo się składa, że w czasie jednego z tych lotów Niemcy namierzyli lotnisko polowe grupy i zbombardowali je. W efekcie grupa straciła 2 pozostałe samoloty. Rzecz miała miejsce w Suchowo. Ale z kolei za to bombardowanie już dużo później, bo już w trakcie prawie że trwania bitwy pod Kockiem, kapitan Piorunkiewicz się odwzajemnił, bombardując w Woli Skromowskiej podwórko szkoły, na którym była zgrupowana niemiecka kolumna pancerna. Wracając do wspomnień pułkownika Eplera, sygnalizowałem, że to jest bardzo potężne źródło wiedzy OSG o Polesie i o Rzeczpospolitej Włodawskiej. Pułkownik Epler napisał o poruczniku Piorunkiewiczu następująco. Nie wiadomo, jakim cudem wychodził ze wszystkich opresji i nieraz zdawało się, gdy przyciśnięty do ziemi musiał lądować, że spod gruzów samolotu wyciągniemy tylko zwłoki dzielnego pilota. Historia skrzydeł Rzeczpospolitej Włodawskiej kończyła się pod Kockiem w przededniu kapitulacji, gdy SGO skończyła się benzyna, natomiast sam Piorunkiewicz, zwolniony ze służby, samotnie wyruszył w kierunku granicy węgierskiej i dotarł do Francji. Wracając jeszcze do Rzeczpospolitej Włodawskiej, ów twór militarno-państwowy posiadał również swój wywiad. To znaczy w strukturach sztabu generała Kleberga istniał oddział drugi. Natomiast dodatkowo w drugiej połowie września 1939 roku w rejonie Radzeń Podlaski Włodawa zaczął działać major dyplomowany Remigiusz Adam Grocholski. I tenże zorganizował oddział dywersyjno-wywiadowczy, który operował pod kryptonimem Brochwicz. I była to w ogóle pierwsza tego typu konspiracyjna komórka na ziemiach Lubelszczyzny. Major Grocholski 27 września nawiązał kontakt najpierw z generałem Podchorskim, dzień później z generałem Klebergiem. Podporządkował się SGO i aż do kapitulacji grupy współpracował, wykonując głębokie rozpoznania, między innymi również wstępne rozpoznanie w obszarze Dęblin-Warszawa. A po 5 października odłączył, czyli po kapitulacji SGO, odłączył od grupy i dalej kontynuował działalność konspiracyjną na terenie powiatu włodawskiego. Ciekawa jest też historia mająca miejsce podczas kwaterowania Kleberga w Adampolu w czasie istnienia Rzeczpospolitej Włodawskiej. Mianowicie, jako że SGO stała się jedyną dużą jednostką walczącą poza obroną Helu, a Kleberg jedynym walczącym wyższym dowódcą, jego oficerowie zaproponowali mu, żeby ogłosił się wodzem naczelnym.
Kleberg uznał to za właściwie, że byłby to bunt i złamanie zasad. Natomiast miał też ponoć odpowiedzieć: nie uczynię tego. Moje nazwisko brzmi Kleberg, któż uwierzy? Być może była to też był ta sytuacja, ta propozycja była też powodem, dla którego zaczął podpisywać się jako dowódca samodzielnej grupy operacyjnej, żeby chociaż częściowo jakby wyeksponować to, że jest to jednostka walcząca i częściowo jakby zaspokoić żądania swoich podwładnych. Kres Rzeczpospolitej Włodawskiej. Wojska SGO po lesie wychodzą w kierunku Parczewa i Kocka 29 września. We Włodawie pozostają władze cywilne i skromny garnizon, wspomniana wcześniej kompania wartownicza pod dowództwem kapitana Adama Grzybowskiego. Przez naprawiony most kolejowy przeprawia się zgrupowanie Korpusu Ochrony Pogranicza generała Orlika Rickemana. Oni się spóźnili o cały jeden dzień do sił SGO, ale ich operowanie jakby w tych okolicach zabezpieczało istnienie Rzeczpospolitej Włodawskiej jeszcze przez dwa dni. Po boju pod Wytycznem, niewielka wioska w kierunku Lublina, Urszulin, Wytyczno. 30 września do Włodawy wkraczają od strony Bugu Sowieci, część radzieckiej 52 Dywizji. Sowieci pozostają w mieście do 14 października, 16 października na jej miejscu okupanta zastępują ich Niemcy. Natomiast warto zaznaczyć, że wieczorem 1 października 1939 roku do Włodawy wraz z grupą oficerów przybywa właśnie generał Orlik Rickeman i powołuje do życia Korpus Obrony Polski tajny, na którego czele stawia majora Studzińskiego. I jakby to też jest znamienne, że właściwie jeszcze kampania wrześniowa trwa, a już właśnie w okolicach Włodawy operuje i oddział dywersyjno-wywiadowczy i mamy natychmiast do czynienia z pojawieniem się pierwszych struktur podziemnych. Taki był koniec Rzeczpospolitej Włodawskiej, która w czasach PRL-u jakby zyskała sobie bardzo dobrą pasę na łamach prasy. Natomiast jeszcze tak co do ciekawostek konspiracyjnych, w szpitalu we Włodawie pracowała Krystyna Krachelska, ona pod pozorem przewozu medykamentów z Puław, z Lublina, była również łączniczką Armii Krajowej. Natomiast sama Krystyna Krachelska, oprócz tego, że była łączniczką AK, zginęła w Powstaniu Warszawskim, walcząc zresztą jako sanitariuszka 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Była autorką pieśni Dziś do Ciebie przyjść nie mogę, autorką Hej chłopcy, bagnet na broń i między innymi pozowała również do rzeźby, do pomnika Syrenki Warszawskiej. Także po raz kolejny wielka historia gdzieś tam o Włodawę się ociera. Gdyby Państwo gdzieś zawędrowali na Lubelszczyznę, Włodawa to jest jedno z takich miejsc, które warto odwiedzić i będąc tam przypomnieć sobie, że właśnie tutaj gdzieś pod koniec kampanii wrześniowej, kiedy II Rzeczpospolita szła w rozsypkę, właśnie we Włodawie powstało zgrupowanie, samodzielna grupa operacyjna po lesie, zgrupowanie, które nie przegrało w kampanii wrześniowej żadnej bitwy i że we Włodawie istniało przez całe 8 dni coś takiego jak Rzeczpospolita Włodawska, namiastek normalności w ogarniętym wojną kraju. Dziękuję bardzo.